esportowymi emerytami. Oli Bejra, jeśli się zwłokuje na scenę, Radio Wszechny i ten znakomity Tomek Marczyński, grupa Lęsa Armstronga. Nieraz mylimy się, jak są te ekipy Radio Wszechny, Lęsowy, Oli Bejra. Jedna ruta do zapewnienia wyścigu i całkiem spora jest ta przewaga, moi drodzy. A to tylko 12 kilometrów, nie widać tutaj jeszcze telegramu, ponad kilometr do rozpoczęcia. Ostatni finałowej rundy, tegorocznego, 68. Turcja Kolon. Dopiero teraz, w okolicy jednego finału, 25 sekund przewagi, 28. Paweł Zemno, kierowa dzisiaj dla nich. To wtedy wyskoczył do przodu Tomek Marczyński. Wtedy wspaniale jechał Jacek Borajko z tej samej pomarańczowej ekipy, z ekipy CCC Polkowice. A teraz mistrz Polski. Podziwiamy jazdę mistrza Polski Tomasa Marczyńskiego. I proszę, rośnie ta przewaga, bo kiedy do partii Nelsona Oliveira, kto wtedy troszeczkę ten telefonik się rozjechał. I teraz na tyle jest Tomek Marczyński. I jeszcze Tomek nie oglądał. A może się uda, a może starki z tych wielkich kolarzy. Eliminacja Polaka. No fantastycznie jedzie Tomasz Marczyński. Nie oglądaj się, może się uda. Tam do finiszu szykuje się Marczyński. To on nie potrafi zlikwidować, kiedy jest płasko, kiedy idzie z Wisły z grupy. Tam jest Polak Jarosław Maryk z ekipy Sancho Bank. On teraz jest na prowadzeniu, on teraz się pokazał. Bardzo mi jest I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia i Paweł Gniadek, dyrektor Departamentu Komunikacji i PR Tauron Polska Energia. Moi drodzy, jeszcze raz ogromne brawa dla Michała Gołasia. Przed nami następna klasyfikacja. Klasyfikacja, w której od samego początku, od pierwszego etapu z metą w Warszawie prowadził Adrian Kurek i dowiózł tę koszulkę do Krakowa. Proszę o hejnał. Adrian Kurek, reprezentacja Polski. Koszulkę. Zwycięzcy będzie pan Wojciech Masalski, dyrektor handlowy, członek zarządu Fiat Entrepreneurs. Ja proszę o ogromne brawa i wiem, że tak będzie. Adrian Kurek! Gratulujemy, Adrian. Trzymamy kciuki podczas kolejnych. Możemy zaczynać dekorację główną. Bardzo proszę o hejną Tour de Pologne. Na trzecim miejscu 68. Tour de Pologne Marco Marcato, Vacans O'Leary, DCM Pro Cycling Team. Na miejscu drugim Daniel Martin, Lato i zwycięzca 68. Tour de Pologne Peter Sagan, Liquigas, Carugale, brawo ogromne. Koszulkę zwycięzcy przekaże Paweł Zięba, prezes zarządu Skandia Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oto zwycięzca 68. Tour de Pologne, Peter Sagan. On ma tutaj swoich fanów, którzy jechali do Krakowa. Z Zakopanego, z Bukowiny, byli na wcześniejszych metach i dzisiaj są z nim. Zapraszam do dekoracji pana Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki, wicepremiera. Specjalne bryłki soli. I Czesław Lang z gratulacjami do całej trójki. Zapraszam również pana Dominika Tomczyka. Nagroda specjalna, puchar firmy Lotos. Jest radość, tak cieszy się Peter Sagan na krakowskich bojach. Uciekł Czesław Lang przed tym szampanem, ale Danielowi Martinowi już się nie udało. Moi drodzy, brawa dla zwycięzców! Zapraszam pana
Wojciecha Masalskiego, dyrektora handlowego, członka zarządu Fiat Autopolek. To jest ten symboliczny kluczyk, nagroda główna dla zwycięstwa. Tutaj dwa etaty, wygrał w Cieszynie, wygrał w Zakopanem, wygrał cały wyścig, Peter Sagan, brawo! To też symboliczny kluczyk od Fiata Uno i Peter Sagan, zwycięzca tegorocznego Tour de France. Peter Sagan, nowy Fiat Uno, nagroda dla zwycięzcy. Thank you.